Geopolityczny dziennik analityczny Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. 1 lutego tego roku w Kijowie pojawili się Mateusz Morawiecki, premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej, i Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii. Wówczas zarysowano plany stworzenia nowego sojuszu. Nowego sojuszu właśnie między Wielką Brytanią, Polską a Ukrainą. Obaj premierzy, premier Morawiecki i premier Johnson, spotkali się z prezydentem Wołodymierem Zełęskim i premierem Denysem Szmychalem. Padły tam bardzo ważne słowa, zarówno ze strony, ze strony polskiej, brytyjskiej, jak i ukraińskiej. Warto tutaj podkreślić, że strona ukraińska. Wyraźnie wyartykułowała no, taką wizję, że Ukraina nie może czekać do momentu, kiedy stanie się członkiem Unii Europejskiej i NATO, i musi już działać tworząc małe sojusze. Tutaj oczywiście padły, padła kwestia i tego, tego tworu, który nazywa się mianem Trójkąta Lubelskiego, i innych formatów, no ale właśnie najwięcej. Najwięcej dyskusji, najwięcej kontrowersji wywołuje kwestia no, stworzenia czegoś na kształt sojuszu wojskowego między, między Wielką Brytanią, Polską i Ukrainą. Myślę, że już od tego czasu możemy, możemy zastanawiać się i spróbować skomentować, jak to wygląda pod kątem geostrategicznym. Warto sobie uzmysłowić to, że pod koniec listopada 2021 roku sekretarz do spraw obrony, czyli odpowiednik naszego ministra obrony Wielkiej Brytanii, Ben Wallace, zapowiedział jedną z największych w najnowszej historii Wielkiej Brytanii reform wojskowych, reform systemu obronnego, między innymi, która zasadza się na redukcji liczebności. Wojska brytyjskiego, a także na ograniczeniu jego zdolności, jeśli chodzi o kwestie broni pancernej. No i tutaj warto sobie oczywiście odpowiedzieć na pytanie, jak miałby wyglądać sojusz wojskowy między Wielką Brytanią a Ukrainą, w sytuacji kiedy Wielka Brytania nie ma tak naprawdę żadnych realnych możliwości prowadzenia pełnoskalowych działań wojskowych na wschodnim teatrze, na, 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 na teatrze wojennym we wschodniej Europie, gdzie mamy do czynienia cały czas z istotną rolą broni pancernej, zgrupowań pancerno zmechanizowanych. Oczywiście można powiedzieć, że Wielka Brytania może udzielać pomocy finansowej, może. Udzielać pomocy w postaci eksportu uzbrojenia, ale faktem jest, że realnych możliwości obecności wojskowej, takiej wymiernej dzisiaj Wielka Brytania nie ma, ponieważ nie dysponuje taką, takimi zgrupowaniami pancerno zmechanizowanymi które mogłyby istotną rolę odgrywać właśnie we wschodniej Europie. I to warto na samym początku podkreślić. Druga kwestia to same wypowiedzi Bena Wallesa ze stycznia 2022 roku, gdzie powiedział, że w przypadku nowej odsłony konfliktu rosyjskiego, Ukraińskiego, kiedy doszłoby do jakiejś, no nazwijmy to, pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainę, Wielka Brytania nie wyśle swoich żołnierzy na pomoc Ukrainie. A zatem, już na samym wstępie, tak, tak naprawdę widzimy, że Wielka Brytania jak najbardziej chce. Wspierać Ukrainę, ale w sposób, no można powiedzieć, pośredni, dostarczając uzbrojenie, udzielając pomocy dyplomatycznej, pomocy politycznej. No i to oczywiście warto zadać pytanie, jak się to ma do samej geostrategii brytyjskiej. Myślę, że to się doskonale komponuje z historią Wielkiej Brytanii, która starała się zawsze równoważyć potęgi europejskie, dokonywać różnego rodzaju fermentu, byśmy takim językiem potocznym powiedzieli, w Europie, aby te mocarstwa zajmowały się sobą, aby, aby osłabiać te wiodące mocarstwa w Europie i jednocześnie starać się robić to w taki sposób, aby zachowywać równowagę w europejskim koncepcie mocarstw, tak aby po prostu na tym zyskiwać spokój, stabilność strategiczną, mówiąc dzisiejszym, dzisiejszym językiem. I nie inaczej jest moim zdaniem w tym przypadku. Z punktu widzenia Wielkiej Brytanii przekształcenie Ukrainy w nazwijmy to, drugi Afganistan. Byłoby niezwykle korzystne z punktu widzenia interesu strategicznego Londynu, zwłaszcza po Brexicie, po powrocie. Wielkiej Brytanii na tory globalnej polityki, bardziej samodzielnej polityki, prowadzenia tej polityki związanej z obecnością strategiczną, z wysuniętą obecnością strategiczną w wielu częściach świata, m.in. na Indo-Pacyfiku czy w Afryce. I to się niewątpliwie komponuje bardzo dobrze. Wielka Brytania stawia na siły zbrojne mniejsze ilościowo, lepiej wyposażone, nasycone oczywiście wysoką technologią, takie, które pozwalają punktowo być obecnym w różnych częściach świata, tak, aby się nie angażować w jakieś pełnoskalowe konflikty. To oczywiście pokazuje, że Wielka Brytania chce rozgrywać swoje strategiczne interesy cudzymi rękami. I niewątpliwie Ukraina w tej optyce, w tej wizji geostrategicznej brytyjskiej ma być takim zderzakiem strategicznym, ma służyć osłabianiu Federacji Rosyjskiej. Jeżeli doszłoby do właśnie takiego, w cudzysłowie, drugiego Afganistanu, on byłby niezwykle korzystny dla Wielkiej Brytanii, raz że bardzo. Bardzo daleko od y, Wysp Brytyjskich, dwa oczywiście bez jakiegokolwiek zaangażowania bezpośredniego żołnierzy brytyjskich na miejscu. Natomiast z punktu widzenia państwa polskiego, przekształcenie Ukrainy w przysłowiowy drugi Afganistan jest to wizja absolutnie katastrofalna. Jest to wizja absolutnie katastrofalna, która wiązałaby się z destabilizacją całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, która wiązałaby się z potężnymi problemami migracyjnymi, z potężnymi problemami społecznymi, z potężnymi problemami związanymi z destabilizacją sytuacji politycznej w naszej części Europy, z potężnymi problemami gospodarczymi. Z zaburzeniem oczywiście wymiany handlowej, z potężnymi problemami gospodarczymi. No, myślę, że tutaj Polska posiada absolutnie sprzeczne interesy z Wielką Brytanią. Natomiast jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, myślę, że warto od samego początku podkreślić, że Polska jest tym państwem, które udzieliło, i udziela Ukrainie największej pomocy od roku 2014. To Polska jest największym, można powiedzieć, schronieniem, największym domem dla emigracji ukraińskiej. I tej pomocy Polska udziela najwięcej spośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Więc jakiekolwiek mówienie o tym, że Polska nie udziela takiej pomocy, czy udziela pomocy nieadekwatnej, jest absolutnie sprzeczne z rzeczywistością. Natomiast należy w sposób oczywisty podkreślić, że Polska posiada bardzo liczne rozbieżne interesy z Ukrainą i absolutnie moim zdaniem nieakceptowalna jest obecna polityka władz w Kijowie wobec Rzeczy Pospolitej. Mam na myśli te wrogie, agresywne kroki, które strona ukraińska podejmuje od listopada 2021 roku. Mam na myśli wstrzymanie, krótko mówiąc, tranzytu. Z, przez, przez Ukrainę do Polski i z Polski przez Ukrainę dalej na wschód, między innymi oczywiście do Chin, do ważnego partnera gospodarczego Polski. Ta decyzja z 30 listopada i ta decyzja ze stycznia tego roku, chociażby o nieudostępnieniu wagonów kolei ukraińskich do y, tranzytu y, y, właśnie towarów, y, y, tej, tej wymiany towarowej obsługiwanej przez spółkę PKP, no jest ewidentnie wrogim krokiem wobec państwa polskiego. Przypomnę tylko, że wspominałem już o tym w geopolitycznym dzienniku analitycznym, że Ukraina poprzez swoje działanie naraziła spółkę PKP-LHS, czyli Linię Hutniczą Szerokotorową, na potężne straty w grudniu ubiegłego roku, gdzie ponad 80 właśnie transportów z Chin do Polski nie przejechało. A sześć transportów z Polski do Chin również nie, nie przejechało przez Ukrainę. A działo się to wszystko, ta blokada tego tranzytu działa się w sytuacji, kiedy wagony z węglem rosyjskim bez żadnego problemu pokonywały granicę ukraińsko-polską. Jest to sytuacja absolutnie nieakceptowalna, podobnie jak sytuacja, kiedy polscy dziennikarze są niewpuszczani na konferencję prasową prezydenta. Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, a dzieje się to po szczycie, po szczycie obu prezydentów, mam na myśli prezydent, pana, prezydenta Andrzeja Dudę i pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Wiśle. Ostatnia sytuacja bardzo również nieprzyjemna, bardzo nieprzyjemny gest, nieprzyjemny krok ze strony ukraińskiej, ale takich gestów jest znacznie więcej, chociażby blokada ekshumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu, polskich ofiar ludobójstwa na Wołyniu, czy kwestia, Obnoszenia się przez władze Ukrainy, czy to samorządowe, czy państwowe, z symboliką banderowską, z symboliką, pod którą mordowano Polaków na Wołyniu. Ta sytuacja jest absolutnie niedopuszczalna. Tutaj oczywiście jest sporo winy po stronie polskiej, to że pozwalamy sobie na tego typu zachowania. Myślę, że tutaj skandaliczne zachowanie zarówno ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej, pana profesora Zbigniewa Rała, i rzecznika MSZ-u, pana Łukasza Jasiny, Jakieś pokrętne tłumaczenia na Twitterze. Mam na myśli tę wizytę z końca ubiegłego roku w Stanisławowie, gdzie przed hotelem, w którym odbywały się, odbywały się oficjalne narady z delegacji polskiej i ukraińskiej, wisiała banderowska czerwono-czarna flaga. Taka sytuacja jest absolutnie niedopuszczalna. Jakakolwiek próba usprawiedliwienia tego typu zachowań przez rzecznika MSZ-u powinna się natychmiast skończyć jego dymisją. I nie ma się co dziwić, że po takiej uległej, Polityce ze strony polskiego MSZ-u, obecnego szefa polskiej dyplomacji, strona ukraińska przystąpiła do eskalacji napięcia w styczniu tego roku. To pokazuje, że mimo tak wielkiej pomocy humanitarnej, jaką Polska udziela. Ukrainie od roku 2014 otrzymujemy w zamian eskalację nieprzyjaznych działań wobec, wobec naszego kraju, wobec naszych władz, wobec naszego narodu, no i to powinno pociągnąć za sobą zmianę polskiej polityki, to znaczy polska polityka nie powinna w sposób absolutnie taki uległy, jednostronny, bezwarunkowy udzielać tej pomocy Ukrainie, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z, po prostu z polityką agresywną wobec naszego, naszego kraju. Warto w tym kontekście także mieć na uwadze to, że polityka naszego zachodniego sąsiada, Republiki Federalnej Niemiec jest co najmniej co najmniej zachowawcza, jeśli nie po, nie, jeśli nie po prostu wroga wobec, wobec państwa ukraińskiego. I to również powinno polskim władzom dawać bardzo wiele do myślenia. Uważam, że powinniśmy mieć na uwadze nie tylko doświadczenie. Ostatnich miesięcy, ale także ostatnich dziesiątek lat, a nawet kilkuset lat, patrząc na politykę Wielkiej Brytanii, która starała się rozgrywać swoje globalne interesy cudzymi rękami. I powinniśmy także mieć na uwadze to partnerstwo niemiecko-rosyjskie. Dzisiaj Niemcy ewidentnie grają na osłabienie Ukrainy. To zacieśniające się partnerstwo energetyczne. Między Berlinem a Moskwą jest przecież skrajnie niekorzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego i Ukrainy, i Rzeczypospolitej Polskiej. Widać, że ta blokada zakupów uzbrojenia. Przez Ukrainę jeżeli chodzi o agencję Natowską i to, co robią Niemcy dzisiaj, to jest ewidentne granie na korzyść Moskwy. Druga sprawa, to proszę zobaczyć, o tyle o ile Wielkiej Brytanii zależy na przekształceniu Ukrainy w drugi Afganistan. na myślę, że z punktu widzenia ukraińskiej racji stanu, no taka wizja jest wizją równie katastrofalną, co dla Polski. To a nawet bardziej, oczywiście, bo to, bo to ukraińscy obywatele giną obecnie w Donbasie. To sytuacja, w której mamy do czynienia z negocjacjami pokojowymi, czy z, w ogóle z negocjacjami dyplomatycznymi w formule koncertu mocarstw, no bo czym jest tak naprawdę grupa normandzka jest niezwykle korzystne dla Moskwy. I przecież w tym nowym koncercie mocarstw w tej grupie normandzkiej na osi Paryż-Berlin. Moskwa toczą się główne rokowania rozejmowe od września 2014 roku. Mam na myśli oczywiście porozumienia mińskie. Mińsk I i Mińsk II, odpowiednio wrzesień 2014 roku i luty roku 2015. Dlaczego takie rozmowy nie toczą się na forum ONZ? Dlaczego nie toczą się na forum OBWE? Ale toczą się właśnie w formacie grupy normandzkiej, nowego formatu, nowego formatu, który powstał przede wszystkim w tym, w, na tej osi Paryż, Berlin, Moskwa. Taka, taki format jest skrajnie niekorzystny także dla państwa polskiego, i warto podkreślić, że tutaj ani Waszyngton, ani Londyn jakoś specjalnie nie oponowały przeciwko powstaniu grupy Normandzkiej. Oczywiście mówi się o czwórce normandzkiej, gdzie stroną jeszcze jest strona ukraińska, ale wiemy doskonale. Że mamy tutaj do czynienia z kształtującym się nowym koncertem mocarstw. Z punktu widzenia państwa polskiego, już zresztą, no można powiedzieć, odczuliśmy na własnej skórze funkcjonowanie formatu normandzkiego, a zwłaszcza trójki normandzkiej, nie czwórki normandzkiej, w sytuacji konfliktu granicznego na granicy Polski i Białorusi, kiedy to ponad głowami. Polskiego prezydenta, polskiego premiera i polskiego wreszcie MSZ-u, czołowi politycy francuscy czy niemieccy rozmawiali z Władimirem Putinem, rozmawiali z Siergiejem Szojgu, rozmawiali z Siergiejem Ławrowem, rozmawiali wreszcie z Aleksandrem Łukaszenką. Na temat stabilizacji sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Ta sytuacja, kiedy mamy do czynienia z tym formatem normandzkim, jest skrajnie niekorzystna dla państwa polskiego. I o tyle, o ile destabilizacja Ukrainy w postaci, tak jak powiedziałem, w cudzysłowie drugiego Afganistanu jest korzystna dla Wielkiej Brytanii, to ona niewątpliwie. Niekoniecznie jest korzystna dla Niemiec, które chcą spokojnie, w miarę spokojnie realizować swoje interesy, zwłaszcza energetyczne na Ukrainie, co było przedmiotem szerokich negocjacji delegacji niemieckiej i amerykańskiej w lipcu 2021 roku. Omawiałem, komentowałem to dosyć dokładnie na łamach geopolitycznego dziennika analitycznego. I pamiętajmy, że od 1 września ubiegłego roku specjalny wysłannik rządu. Republiki Federalnej Niemiec jest na Ukrainie, który ma właśnie mówić, ma pomagać rządowi w Kijowie w, w kwestii trans, w transformacji energetycznej. I z tego punktu widzenia, to funkcjonowanie Grupy Normandzkiej jest niezwykle korzystne dla Niemiec, ponieważ Niemcom, moim zdaniem, w mojej opinii, zupełnie nie przeszkadzałoby wdrożenie porozumień mińskich. No ja myślę, że dzisiaj, biorąc pod uwagę to, że Siergiej Ławrow wstrzymał działanie Grupy Normandzkiej w listopadzie ubiegłego roku. Eskalując żądania i tak naprawdę domagając się rozmów w formacie mińskiej grupy kontaktowej, no jasno pokazuje, że to, te, negocj te negocjacje wrócą wrócą i, i będzie mowa także w formacie normandzkim o realizacji literalnym, zwłaszcza porozumienia Mińsk II, które zakłada tak naprawdę docelową federalizację Ukrainy. I myślę, że w tym, w tym, w tym duchu będą prowadzone negocjacje w, w celu uznania niezależności Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Ta gru, Mińska Grupa Kontaktowa to właśnie także przedstawiciele tych dwóch samozwańczych republik I w mojej ocenie nie jest to sprzeczne z, niemieckim, z niemieckimi interesami, wręcz odwrotnie państwem federa, federacyjnym, państwem federalnym, modelem federacyjnym, jeśli chodzi o Ukrainę, z, tak, z, takim, z takim modelem niewątpliwie Niemcom będzie łatwiej negocjować, będzie łatwiej rozgrywać różnego rodzaju grupy interesów na Ukrainie i prowadzić po prostu interesy. Wielkich, przez wielkie koncerny niemieckie w tym, w tym państwie. Tutaj widzę absolutną zbieżność interesów między Republiką Federalną Niemiec i Federacją Rosyjską. Widzimy tutaj strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, i moim zdaniem obie strony są zainteresowane, aby jak najszybciej także w, na kanwie tego napięcia. W Europie Wschodniej certyfikować Nord Stream 2 i jak najszybciej go uruchomić. Doskonale wiemy, że cała transformacja energetyczna, cały projekt pod tytułem Energii Energiewende w Niemczech jest oparty. O perspektywy pozyskiwania surowca, z, mówię oczywiście o gazie ziemnym, z Rosji. Wiemy, że ta przepustowość, jeżeli dojdzie do uruchomienia już Nord Stream 2, to jest kolejne 55 miliardów metrów sześciennych z istniejącymi już możliwościami o podobnym pułapie przy Nord Stream 1, czyli łącznie 100, około 110 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. To jest potężny interes. To jest nie tylko potężny interes, ale to jest potężny projekt geopolityczny i warto o tym pamiętać, zwłaszcza, w perspektywie roku 2024, kiedy wygasa umowa o tranzyt gazu rosyjskiego przez Ukrainę, a pamiętajmy także, że 31 grudnia tego roku wygasa, wygasa umowa między Polską a Federacją Rosyjską, tak zwany kontrakt jamalski. W tym kontekście, szanowni Państwo, warto jeszcze raz podkreślić, że sojusz wojskowy na osi Londyn-Warszawa-Kijów jest sojuszem. Egzotycznym, jest sojuszem absolutnie egzotycznym. Wielka Brytania nie ma fizycznych, realnych możliwości udzielenia wymiernej po, pomocy militarnej poprzez, poprzez projekcję siły w tej części Europy. Nie ma możliwości przerzucenia kilku dywizji pancerno zmechanizowanych, które mogłyby zapewnić bezpieczeństwo, czy to Polsce, czy Ukrainie. Polska również nie ma takich możliwości, aby udzielić pomocy Ukrainie kilkoma dywizjami, biorąc pod uwagę fakt, że gdyby doszło do kontaktu ogniowego między polskimi żołnierzami a żołnierzami Federacji Rosyjskiej, spotkałoby się to po prostu z odpowiedzią militarną Federacji Rosyjskiej, konkretnie z uderzeniem na państwo polskie, czy to ze strony Białorusi, czy ze strony obwodu Kaliningradzkiego, czy ze strony centralnej Rosji, jeśli chodzi o uderzenie rakietowe, chociażby w infrastrukturę krytyczną. Taki scenariusz należy rozpatrywać. No, jeżeli doszłoby, tak jak powiedziałem, do użycia wojsk Wojska polskiego przeciwko Siłom Zbrojnym Federacji Rosyjskiej, Rosja z punktu widzenia obecnych doktryn wojennych, z obecnej strategii bezpieczeństwa narodowego, miałaby pretekst do uderzenia na państwo polskie. A pamiętajmy, że Obecnie państwo polskie nie jest przygotowane do takiej wojny z Federacją Rosyjską. Polska nie posiada systemu obrony powietrznej, efektywnego systemu obrony powietrznej, takiego, który byłby w stanie niwelować środki napadu powietrznego, zróżnicowane środki napadu powietrznego, bo i mówimy tutaj o systemach przeciwrakietowych i o systemach przeciwlotniczych i przeciwdronowych. Polska nie ma dzisiaj takiego rozbudowanego systemu. Baterie Patriot to jest melodia przyszłości. Z drugiej strony, należy podkreślić, że Polska nie ma systemu obrony cywilnej. To wynika prosto z raportów Najwyższej Izby Kontroli, a zatem doszłoby do potężnego narażenia ludności cywilnej, bezbronnej ludności cywilnej na rzeź w, na terytorium państwa polskiego. I to jest scenariusz, który również należy brać pod uwagę, biorąc pod uwagę fakt, że dzisiaj y, żyjemy w, w właściwie w, w, w informacji dostępnej w czasie rzeczywistym, no niewątpliwie taka, takie, taka hekatomba ludności cywilnej no miałaby swoje a, a absolutnie f, f, katastrofalne skutki y, także dla. Na, jeśli chodzi o warstwę psychologiczną społeczeństwa polskiego, i oczywiście skończyłoby się to natychmiastowym upadkiem każdego rządu, który doprowadziłby do narażenia ludności cywilnej na, na rzeź w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach. To nie są czasy II wojny światowej, i myślę, że tutaj zupełnie też zachowanie ludności cywilnej byłoby by inne, i jakby ten obieg informacji w czasie rzeczywistym spowodowałby zupełnie inne, i inną reakcję społeczeństwa niż było to w roku 1939, jakby dzisiaj odporność mo w mojej ocenie społeczeństwa polskiego na tego typu wydarzenia, które znamy z podręczników historii jest znacznie, znacznie niższa biorąc pod uwagę zresztą także, że społeczeństwo polskie jest po prostu nieprzygotowane do, do, takiej, do, takiej, do takiego konfliktu. Spójrzcie Państwo nawet na sytuację schronień dla ludności cywilnej. Już nie mówię o żadnych schronach przeciwatomowych, ale zwykłych schronach przeciwlotniczych, gdzie w Państwa okolicy znajduje się najbliższy schron przeciwlotniczy, wyposażony w urządzenia filtrowentylacyjne, wyposażony w odpowiednie zapasy żywności, wody pitnej itd. itd. No, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy dzisiaj Polska jest przygotowana do wojny, czy ta wzrastająca siła partii wojny w Polsce, tego stronnictwa wojny nie pcha czasem Polski do sytuacji absolutnie katastrofalnej. Absolutnie katastrofalnej, czy nie mamy do czynienia z pewną powtórką z historii, z tym nawoływaniem silni, zwarci i gotowi, i wchodzeniem jako pierwsi w Europie do większego konfliktu. Uważam, że to jest absolutnie pułapka, w którą nie należy pójść. To jest pułapka Beka, którą także kiedyś referowałem na swoim kanale. To jeden ze starszych odcinków sprzed kilku lat, zatytułowany właśnie Pułapka Beka. Uważam, że należy absolutnie tutaj przyswoić sobie wskazówki naszych, naszych przodków, którzy czy to Józefa Piłsudskiego, czy Romana Dymowskiego, którzy uważali, że Polska nie powinna wchodzić jako pierwsza w żaden większy konflikt w Europie, w żaden większy konflikt międzynarodowy. Natomiast to co dzisiaj obserwujemy, ta próba konstrukcji sojuszu egzotycznego, że użyję tutaj określenia Stanisława Tatamackiewicza z Londynem, który wielokrotnie Polskę zdradził, jest niewątpliwie wchodzeniem, wchodzeniem, przyproszeniem się o kłopoty, próbą wejścia od razu w konflikt międzynarodowy, w konflikt z Państwem Związkowym Rosji i Białorusi. Uważam, że to jest absolutnie skandaliczna sytuacja. Uważam, że taki sojusz wojskowy absolutnie nie powinien mieć miejsca. Dziękuję Państwu za uwagę.